Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team. Na wczorajszym streamie otworzyłem pika z kartą Hero 87+. No i teraz jestem na 100% pewny, że jeszcze nie widzieliście tak potężnego pika w swoim życiu. To co tam trafiłem, to była istna petarda. Także mam nadzieję, że jesteście ciekawi co trafiłem, więc pora zniwelować tą ciekawość. Zobaczcie, co udało się trafić z pika 87+. Lecimy z pierwszym składzikiem na pika z Hero. Zobaczmy czy odda. Nie. Kolejny składzik na pika z Hero. Wow, brązowa karta, nice. Dobra, lecimy. Ostatni składzik na pika z Hero. Trafiamy Lucio, Ginole i Ture w jednym piku. Lecimy. Uwaga, po prostu, zobaczmy. Xavier napisał lewy pik. Zobaczmy co od góry. Od góry, jaki ten World Cupowy, dobra. Statystyki, uwaga. Okej, okay, cienko. Papę! On wrócił! Ladies and gentlemen, he's back! Papę! Mój ulubiony. Czosnek napisał prawo. No to zobaczmy. Od góry, jaki? Baby, dobra. Bez duplikatu cieszy, ale chyba... No! God, please, no! 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 Nie no, nie mogę. Papel, drugi raz. Dobrze, że nie ma trzeciej wersji tego gościa, bo pewnie właśnie w tym piku bym go trafił. Dobra, jak będzie World Cupowy, to w ciemno. No, World Cupowy jest. No dobra, to w ciemno. Ty, a co jak to był duplikat w sumie? Dobra, nie był. Nie pomyślałem o tym, że to mógł być duplikat przecież, nie? Malejąco, no i zacznijmy od pana oczywiście Campo... O kurde, Camposa. Miejmy go z głowy. Kapos. Ja mogłem papę wziąć, bym miał na przepałkę skurczybyki, namówiliście mnie na zło. No dobra, drugi raz go trafiłem. Najpierw w wersji baby, teraz mamy Camposa w wersji oczywiście World Cupowej. Mamy awans społeczny, to mi się podoba. No i tak jest, ludzie, trafiłem dwa razy papę, no co jest już w ogóle hitem. Ale jakby tego było mało, trafiłem pięknego Camposa w wersji World Cup. No i dzisiaj sobie nim zagramy. Oczywiście jak widzicie jest na ławce, a to nie z byle powodu, bo ja nim nie chcę zagrać na bramce. My nim sobie zagramy w pierwszym meczu na skrzydle, a w drugim meczu zagramy sobie nim na ataku. A więc zobaczmy składzik rywala. Młode wilki i uwaga, uwaga, zespół Alisson na bramce. Okej, dobry, dobra obrona, dobra pomoc i dobry atak. Ale pora po prostu wprowadzić bestię. Pora wprowadzić najprawdziwszą bestię. Zamiast Ryana Kenta od pierwszej minuty Campos. Dobra, skopałem. Musicie mi to wybaczyć, nie wiedziałem, oddamy przeciwnikowi wina i zagramy jeszcze jeden mecz. Tak jak powiedziałem, no mój błąd, nie chcę żeby też gościu na tym cierpiał, nie, żebym po prostu wyszedł przy 0-0, niech ma tego wina. Także ja daję Camposa teraz do pierwszej jedenastki, no i oczywiście zamiast Ryana Kenta i zaczynamy z nim od pierwszej minuty. Trochę zgranie spada, ale to lecimy. Mi się wydaje, że Campos to będzie takie połączenie Ben Yedera razem z Butragenio. Okej, okay, Casillas na bramce, ale bardzo dobra obrona, bardzo dobra pomoc. No i atak też niczego sobie, lecimy, zobaczymy jak Campos, uwaga, uwaga, 3-4, no to będzie bestia ludzie, to będzie bestia, no to jest połączenie Ben Yedera razem z Butragenio, tego się nie zatrzyma, jak on już wpadnie w wir dryblingu, bójcie się. Fajnie by było strzelić Camposem chociaż jedną bramkę i uwaga, Campos, no nie, ja jestem w szoku, że tak niski gościu był w ogóle kiedyś na bramce, ale z tego co się orientuję, to Campos nie grał tylko na bramce, ale on też grał oczywiście na napadzie, także bardzo ciekawa kariera, grać na napadzie i na bramce, no chyba, nie wiem, czy jakikolwiek inny zawodnik w historii może się czymś takim pochwalić. I oczywiście nie mówimy tutaj o jednorazowych występach, bo wydaje mi się, że Campos takiego jednorazowego występu jednak nie miał, tylko coś tam pograł na tej bramce, albo na napadzie. Dobra, oj, Carvajal, no jak żeby on tak pilnował w El Clasico, nie jak tutaj mnie. Taki test to chyba bardziej powinienem robić, kurczę, w kwalifikacjach do Food Champions, a nie w pierwszej lidze Division Rivals, bo szczerze swoim głównym składem bez tego Camposa już by było ciężko. Także ewentualnie jak naprawdę będzie źle szło, to kolejny meczek sobie zagramy w kwali. Dawaj Campos. I to dobra wrzutka będzie, dobra wrzutka na Puskasa. Puskas, nie, no Maldini, czemu mi to robisz, kurde. A już by było tak pięknie. A to daje mi fajny element zaskoczenia. I Marquisio, i Campos, nie, no Camposie, no byłeś napastnikiem, a tak fatalnie się zachowujesz pod bramką, niesamowite.
On ma potencjał na napastnika dobrego. I Campos z dystansu, ale Vieira broni i jeszcze. Ajajaj. Spodziewałem się dużo gorszego zawodnika. Na razie wiadomo, to jest Campos bez grania. Ale nie gra się nim aż tak tragicznie. I no to jest właśnie minus Casillasa. 1-0 Kylian Mbappé. Choć to nie on jest dzisiaj gwiazdą. Dzisiaj gwiazdą ma być Campos. I do Camposa. Dobra piłka do Camposa. Czy on to wygra? On to wygrał. Campos. Dawaj stary. Campos, dobra piła do Puskasa, Puskas, kurde, ale jest Eder Militao, no to też nie jest prosta karta do pokonania. O Jezus, co tu się dzieje? Dawaj, i do Camposa, pięknie, nie wiem co tu się stało, nie interesuje mnie to, ważne, że Campos wychodzi tutaj z akcją, ale jest też Eder Militao, ale wywalczył Rożnego. I Campos z dystansu, ojojojojoj, no jakby to weszło, to by był golazo. Kylian Mbappé, zła wrzutka i uwaga, co tutaj będzie jeszcze kombinował. Campos szedł niżej, ale nic to nie pomogło kolegom i niestety Puskas, 1-1. I Campos, lecimy, dawaj. Dobra piła do Kyliana, Kylian Mbappé, no Eder Militao, ale jest też Kylian. Ej, biegnie ten Mbappé i biegnie, i Puskas, i no nie. Di Maria, znaczy kurde, kto? Mbappé. I Puskas! Pięknie. No niestety Campos się nie podłączył pod tą akcję, a pchać też nie chce, bo winy się przydadzą, zwłaszcza żeby ten środowy stream nie był taki spocony jak zwykle. No uciekaj Puskas. Ja wierzę, że ty... O Jezu, ty jakie podanie Camposa, co to była za piła w ogóle? I jeszcze Puskas! Nie! Jezus, to by była tak piękna akcja. Dobra, nie udało się. Campos, piękny odbiór, Jezus, kante, co się z tobą stało, chłopie? I teraz dobra podanie do Mbappé. Ostatnia akcja w meczu. Mbappé nie ma gola, kurde. Czy to był dobry wybór? Gościu ma ostatnią akcję w meczu. Ale tutaj Tavernier daje ciała. Leci Zinedine Zidane. Panie Zidanie, proszę mi tego nie robić. Tavernier, dobre podanie klepka z Mbappé. I mamy wina. Pięknie. Lepiej się spisał niż myślałem. Campos 7-7 ocena. Taka jak Puskas, który miał gola, także... No Campos, brawo. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek, tym razem myślę, że jednak w kwalifikacjach, bo tam troszeczkę łatwiej powinno być. Albo nie, wiecie co, jeszcze raz sobie jednak w Rivalsach zagrajmy. Puskas pierwszy raz na ławkę leci, kurde, 64 mecze, 63 bramki, 21 asyst, piękne statystyki. Ale tutaj nie byle kto wchodzi w jego buty, bo Jorge Campos, tym razem na ataku, zobaczymy jak się spisze. MKS Goal kontra MKS Street, no dobra, to będą takie trochę derby. Zobaczmy, Lafont, Maldini, ok, Cap de Villa, kurde, coś dużo osób Cap de Villa trafiło. Stoiczko w Garincha, fajny zespół, ej, w ogóle Neymar, wow! Taki z tańszych, lepszych trafów, o, to chciałem tego Cap de Villa, no niestety nie wyszło, jak widzicie, i biegam Camposem na ataku. I, ajajajajaj, dobra, Ryan, dobrze, Campos, nie, i tutaj Varane sobie pięknie objeżdża, nie do końca jednak. I ładnie, dobrze, ej! Jak? Ej, serio, przecież to była piła. No kurde, stary, chociażbyś powtórkę pokazał. Dobra to. Ajajaj. Dobra, obrońmy to, będzie tutaj. Dobrze. Najebiście. I Campos! Nie, ciągle niewiele brakuje, ale ja strzelę nim gola. Campos, teraz! Nie, Lafont, czemu ty mi psujesz marzenia, chłopie? Campos z dystansu, oj. Niesamowite jest to, że gram z Camposem na ataku, a chłop jedyne co robi to wyprowadza kontry i strzela jakieś dziwne karne. No dobra, tutaj był gol, okej. Okay. Ale Vajaran wiadomo, ale nie zależy mi na wygranej. Ja chcę strzelić gola Camposem, to jest mój jedyny cel na ten mecz. Dobrze Campos, pięknie. Campos, jest, gol Camposem! No i nie można zrobić nic innego w tej sytuacji, jak zrobić green. Pięknie, Jorge Campos. Dobrze, Campos, kurde, piąty strzał na bramkę, jeden gol, to i tak jest dobra statystyka jak na bramkarza. Campos, wow, power shot, ale był celny. I Campos, jajajajajaj, ciągle niewiele brakuje, no, Campos, dawaj, nie, ósmy strzał na bramkę i ciągle nie wejdzie, znaczy jeden gol jest, nie, ale tutaj więcej sytuacji było, dawaj Campos, teraz.
Dobrze, Campos. Ajajajajaj, co to był za dribbling? No, jeszcze Jairzinho, dawaj. Dobrze, Jairzinho. Uciekaj, Campos. Aja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 j
Mbappé nie ma gola, kurde, ja rozumiem, że Campos tak strzela, ale Kylian Mbappé, taki strzał nad bramką, okropny. Druga połowa przed nami, 2-1 w pierwszej. Campos, dobry występ, no nie ma co mówić, 10 strzałów mieliśmy, ludzie, 10 strzałów, gość miał tylko 2 strzały. No to pokazuje moc tego gościa, moc tego Camposa na ataku. Sam Campos, na razie man of the match. Pokichana karta i trzeci strzał na bramkę, trzeci gol. No niestety, widzowie, chyba będzie ciężko tutaj wygrać meczyk. Neymar, ładnie Van der Sar, pięknie. No co jest grane z tym? A i czwarty strzał na bramkę chyba. No dobra, może nie. Dobra, Jarzinho. Campos na krótko, dobrze. Ajajaj, Maldini, chłopie. Campos, druga bramka, gol! Tak jest, jednak Campos daje nam szczęścia jeszcze trochę pod koniec meczu. Pięknie, no tym razem wykorzystał. Ojojojojoj, co za piękna technika wykańczająca. No co, nie ma co mówić, Campos dobry napastnik. Więcej goli niż Neymar Centurion w tym meczu. No to mówi samo za siebie. Karta za, nie wiem ile, 2 miliony kontra karta za 40 tysięcy. I to bramkarz bez zgrania. Także jeszcze raz, podsumujmy, uwaga. Neymar jedna asysta, Al-Owajaran jeden gol, jedna asysta, Smolarek tylko jeden gol, Garincha World Cup jeden gol, Campos dwie bramki. Właśnie znaleźliśmy GOATa FIFA 23. Ja tym pozytywnym akcentem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo ja mimo tej przegranej dobrze się bawiłem w tym odcinku. Cieszę się, że udało się Camposem coś tam strzelić. Widzimy się w jutrzejszym odcinku. Mam nadzieję, że może jakiś pik z ikoną wyjdzie dzisiaj wieczorem, to sobie go na odcinku zrobię. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i siema.